dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z naszego cyklu Bliżej Nauki. Bardzo się cieszę, że przybyło Państwu tak wiele. Mam nadzieję, że dzisiejszy wykład pana doktora habilitowanego Andrzeja Odrzegołka pod tytułem Eksplozje gwiazd supernowych będzie dla Państwa bardzo fascynujący. Serdecznie zapraszam. Serdecznie witam Państwa. Bardzo miło mi, że będę miał okazję wygłosić wykład na tym forum na temat supernowych. Na początek chciałbym się krótko wytłumaczyć z tytułu, ponieważ obecnie językowi puryści i internetowi hejterzy skrzętnie notują wszelkie lapsusy językowe, a ktoś mógłby powiedzieć, że przecież supernowa to jest eksplozja gwiazdy, więc jest to coś w rodzaju masła maślanego. Niemniej jednak nauki ścisłe wymagają tego, aby precyzja opisu górowała nad precyzją języka użytego, poprawności językowej. A są też inne praktyczne powody. Otóż słowo supernowa, jeżeli wpiszemy je w przeglądarkę, może nam zwrócić bardzo wiele różnych rzeczy, ponieważ określenie supernowa upodobali sobie fachowcy od marketingu i możemy na przykład znaleźć słynnego meksykańskiego wrestlera o przydomku supernowa, lampkę rowerową supernowa, żyłkę wędkarską. Miłośnicy Mazur zapewne słyszeli o jachcie Sasanka 660 supernowa, no i cała inna masa produktów, w których to słowo bardzo często się pojawia. Natomiast samo określenie supernowa jest dość świeże, ono pojawiło się dopiero w XX wieku, natomiast zjawisko supernowej było obserwowane już w czasach, można powiedzieć, przedhistorycznych. No nie jest to niczym dziwnym, ponieważ supernowa, jeżeli wybucha w naszej galaktyce, jest zjawiskiem, które może być obserwowane nawet 2 lata i świeci także w dzień. Także dla neolitycznego artysty no, mogło to być odebrane jako zjawisko, w którym nagle na niebie pojawiły się 2 słońca, prawda? Jedno to, które było zawsze, oraz gwiazda supernowa, która także świeci w dzień. Jeżeli supernowa była blisko, to jasność mogła być porównywalna z jasnością, powiedzmy, księżyca w pełni, a nawet większa. Oczywiście tutaj interpretacje archeologów mogą być różne. Ktoś może powiedzieć, że po prostu trywialnie artysta neolityczny chciał powiedzieć, że polowanie trwało 2 dni. No niemniej jednak 2 słońca wydaje mi się być bardziej przekonywującym wytłumaczeniem, ponieważ no, to było wydarzenie godne uwiecznienia w kamieniu. Tutaj mamy troszeczkę świeższe malunki naskalne. One prawdopodobnie opisują wybuch supernowej w 1054 roku. Jest to malowidło naskalne na pustyni w Nowym Meksyku, wykonane przez Indian. Jak dobrze przyjrzymy się temu malunkowi, zauważymy tu na dole także kometę. No i to niestety jest prawidłowość starożytności i jeszcze w średniowieczu. Notorycznie mylono komety z gwiazdami nowymi, supernowymi, także z meteorami czy innymi zjawiskami, które zachodziły w atmosferze. Bardziej sumienni w notowaniu takich zjawisk astronomicznych byli Chińczycy, w których archiwach możemy znaleźć notatki na temat praktycznie wszystkich supernowych, które współczesna nauka wykryła w naszej galaktyce. O dziwo naukowcy czy astronomowie europejscy potrafili na przełomie 1. i 2. tysiąclecia w ogóle nie zauważyć, że jakaś supernowa w dzień świeciła przez 2 lata. No, dla mnie jest to trudne do wyobrażenia, niemniej jednak być może ludzie w tych czasach mieli ważniejsze sprawy niż obserwowanie nieba, a być może po prostu notatki zaginęły, tak jak to na przykład pokazano w fabularny sposób w powieści Umberto Eco Imię Róży, gdzie całe, prawda, takie archiwum spłonęło i po prostu nie dotrwało do naszych czasów. W średniowieczu funkcjonowało pojęcie gwiazdy nowej, czyli takiej, która pojawiła się, pomimo że wcześniej jej nie było. Natomiast wszystkie te obserwacje były nieprecyzyjne z tego powodu, że brakowało dokładnych katalogów gwiazd, prawda? Ktoś mógł powiedzieć, czy ta gwiazda rzeczywiście jest nowa, a może po prostu ktoś wcześniej mówił o innej gwieździe, tylko źle określił jej pozycję i tak dalej. Także tutaj astronomowie starożytni, tacy jak Hiparch, co prawda byli świadomi, że mogą się pojawić gwiazdy nowe, ale powszechnie to ignorowali, ponieważ starożytny paradygmat mówił o niezmiennej sferze gwiazd stałych, także uważano to za wyjątki od reguły, które można pominąć. Tycho de Brahe prowadził obserwacje bardziej szczegółowe, posiadał bardzo precyzyjne instrumenty do określenia pozycji gwiazd i planet i miał okazję w 1572 roku zaobserwować gwiazdę, której wcześniej nie było. Tutaj widzimy rycinę
z pracy tych odebrachek, gdzie tutaj literą I jest zaznaczona nowa stella, czyli gwiazda nowa, której wcześniej nie było i tych odebrachek był tego pewien, ponieważ posiadał bardzo precyzyjny katalog gwiazd. To określenie nowa dotrwało do dzisiejszych czasów, natomiast w rzeczywistości była to supernowa, ale w tych czasach nie rozróżniano takich pojęć. Kolejna supernowa pojawiła się w 1604 roku. Została zaobserwowana przez osoby, które dzisiaj nazwalibyśmy miłośnikami astronomii, które to osoby szybko powiadomiły Keplera, który był słynnym astronomem. I Kepler rozpoczął systematyczne, dwuletnie obserwacje tej supernowej i obserwacje spisał w książce pod pięknym tytułem Gwiazda nowa u stóp wężownika. To jest karta z tej właśnie książki Keplera. Jak widać, trochę skomplikowana, ale astronomia nawet w średniowieczu czy renesansie nie była nauką specjalnie łatwą. Ta supernowa jest zaznaczona na tym rysunku w tym miejscu. O, to widać tutaj dokładnie. Proszę Państwa, no, dziwny zbieg okoliczności sprawił, że ta supernowa była ostatnią, która ewidentnie wybuchła w naszej galaktyce. Co więcej, no, złośliwość natury jest taka, że już w 1609 roku Galileusz skonstruował pierwszą lunetę astronomiczną i skierował ją na obiekty astronomiczne. Także no, ta supernowa akurat złośliwie wybuchła dosłownie 2 czy 3 lata przed skonstruowaniem lunety i zastosowaniem jej w obserwacjach astronomicznych. Od tego czasu takiej eksplozji w naszej galaktyce nie obserwowaliśmy. Tak jak wspomniałem, jeszcze w średniowieczu mylono komety, gwiazdy nowe, gwiazdy zmienne i inne tego typu zjawiska. Do XIX wieku to już było usystematyzowane, wiadomo było, czym są komety, że pewne gwiazdy okresowo zmieniają jasność, inne się pojawiają, znikają, znane było pojęcie gwiazdy nowej, natomiast pojęcie supernowej nadal nie istniało. Miało się to wkrótce zmienić, ponieważ w 1885 roku na tle mgławicy w Andromedzie, to oczywiście nie jest to, wtedy nie było to obserwowane tak jak dzisiaj, nie było takich teleskopów, raczej astronomowie w tym czasie widzieli coś takiego, czyli jakąś mgiełkę na niebie i na tle tej mgiełki pojawiła się gwiazda nowa. Początkowo nie zwrócono uwagi na wagę tego wydarzenia, ale kilkanaście, czy raczej kilkadziesiąt lat później odbyła się wielka debata na temat natury tych obiektów. Proszę Państwa, no, dzisiaj może się to wydawać dziwne, ale jeszcze na początku XX wieku nie było jasne, co to właściwie jest. Były dwie grupy astronomów. Jedni twierdzili, że to są po prostu jakieś obłoki gazu, które znajdują się wewnątrz naszej galaktyki, a nasza galaktyka to jest po prostu cały Wszechświat. Natomiast druga grupa astronomów twierdziła, że to są po prostu inne galaktyki, osobne systemy gwiezdne, takie jak nasza, których jest we Wszechświecie bardzo dużo. W trakcie tej debaty nowa, która pojawiła się na tle tej mgławicy, była używana jako koronny argument. Otóż przeciwnicy twierdzili, że jeżeli to jest rzeczywiście osobna galaktyka, to nowa, która się by w niej pojawiła w odległości, która dzisiaj jest znana na, jako 2 miliony lat świetlnych, no musiałaby być czymś niewyobrażalnym, niepojętym. Po prostu energia tego promieniowania była tak wielka, że wydawało się, że jest to całkowicie sprzeczne z prawami fizyki. No i przeciwnicy argumentowali, no, że oznacza to, że to nie jest inna galaktyka, tylko po prostu mgławica, która znajduje się wewnątrz naszej galaktyki. Obecnie wiemy, że rację miał Curtis i jego zwolennicy, to faktycznie są rzeczywiście inne galaktyki, a ta nowa nie była zwykłą nową. To było coś innego, to było inne zjawisko. Pojęcie supernowej wprowadził dopiero Zwicky, słynny astronom urodzony w Bułgarii, wychowany w Szwajcarii, pracował w Stanach Zjednoczonych. Odcisnął swoje piętno na wielu dziedzinach astronomii i astrofizyki. W latach 30., korzystając z tego, że uruchomiono nowy dwumetrowy teleskop, zapoczątkował program poszukiwania supernowych, oczywiście w innych galaktykach. I znalazł przynajmniej kilkanaście w przeciągu swojego życia. Ostatecznie rozróżnił nowe i supernowe jako zupełnie osobne zjawiska astrofizyczne. Co więcej, Zwicky poprawnie odgadł współcześnie akceptowalny fizyczny mechanizm eksplozji. Mianowicie twierdził, że energia supernowej bierze się z tego, że jądro gwiazdy zapada się do kuli złożonej z samych neutronów i energia grawitacyjna w jakiś sposób jest konwertowana na energię kinetyczną i promieniowanie. Proszę zwrócić uwagę na refleks Zwickiego, który zaproponował ten mechanizm, no, ledwo neutron w ogóle został odkryty. Prawda? Także tutaj no, rzeczywiście jego intuicja astrofizyczna była ogromna.
Po kilku latach z prac na ten temat ostatecznie kreska zniknęła i pojawiło się współczesne określenie supernowa. Natomiast do dzisiaj pozostaje tajemnicą właściwie z jakiego powodu Zwicky użył tego określenia, gdyż jego poprzednicy używali różnych dziwnych nazw, właśnie typu niepojęta nowa, po niemiecku nowa, szef wszystkich nowych i tak dalej. Różne takie dziwne określenia się pojawiały. Natomiast jest hipoteza, która wiąże tą właśnie nazwę z pojawieniem się wtedy pierwszych komiksów na temat Supermana i być może Zwicky o tych komiksach słyszał i właśnie nazwał w ten sposób zjawisko astronomiczne, które no, jest o nadludzkiej jakby energii. Natomiast prawdziwe intencje Zwickiego pozostają nieznane. Nazwa została z nami już na zawsze. Proszę Państwa, współcześnie obserwacje wyglądają inaczej niż w czasach Zwickiego, czy jeszcze w czasach, kiedy profesor Rudnicki z naszego obserwatorium odkrywał supernowe. Obecnie robią to automaty. Niestety w naszej supernowej nadal żadna supernowa nie wybuchła. Podobnie w galaktyce najbliższej M31 30 lat też nie było już supernowej w Wielkim Obłoku Magellana. Nie jest to regułą. Są takie galaktyki, w których supernowych jest dużo. Na przykład w galaktyce M83 w przeciągu ostatnich 100 lat wybuchło aż 6 supernowych. Oczywiście wiemy, że galaktyki różnią się tempem produkowania gwiazd i supernowych. Dlatego no, ta przerwa w naszej galaktyce jest zaskakująca. Ona być może oznacza, że tak naprawdę były supernowe, tylko akurat zasłonięte przez obłoki gazu i pyłu i dlatego ich po prostu nie widzieliśmy. Łatwiej jest taką supernową zaobserwować w galaktyce innej. Proszę Państwa, zwykle przed referatami na temat supernowych zawsze zaglądam do katalogów obserwacji z ostatniego roku, żeby się zorientować, jaki jest postęp i to, co znalazłem w 2016 roku, no, wręcz mnie zaszokowało. Otóż okazuje się, że w ubiegłym roku zanotowano ponad 6 tysięcy supernowych. To jest, proszę Państwa, ilość ogromna, ale tylko, że można powiedzieć, że tylko, a tak jest nadal ogromna liczba, 880 zostało skatalogowanych. Z czego to wynika? Otóż wynika to z tego, że obecnie działają liczne zautomatyzowane programy obserwacyjne. To już nie astronom cierpliwie obserwuje niebo przez lunetę, czy naświetla jakieś klisze i potem je ogląda. Po prostu komputer sam nakierowuje teleskop na poszczególne galaktyki, robi zdjęcia, porównuje. No i to pozwala uzyskanie bardzo dużej liczby odkryć. Natomiast efektem ubocznym tej ogromnej liczby obserwowanych supernowych jest narastający chaos w nazewnictwie. No, kiedyś wystarczało po prostu podanie roku, prawda? Mówimy, że supernowa 1604 roku, supernowa Keplera, nie trzeba było nic więcej dodawać, ponieważ dwie się w jednym roku nie zdarzały. Potem, kiedy Zwicky zaczął odkrywać coraz więcej supernowych, wprowadzono nazewnictwo, gdzie supernowe numerowano literami SN od supernowa, rok i wielka litera, która określała kolejność pojawienia się w danym roku, czyli A była pierwsza, B druga i tak dalej, i tak dalej. 87 rok był ostatnim, kiedy wystarczyło liter w alfabecie. Już w 88 roku musiano zmodyfikować ten schemat nazewnictwa i wprowadzono po wyczerpaniu się alfabetu małe literowe oznaczenia, małe AA, AB, AC i tak dalej. W 2015 roku ostatnią supernową była supernowa BN, w 2016 już JGR, ponieważ dwie literki też okazały się za mało. W tym roku już mamy supernową CKJ, przy czym zwracam uwagę, że jest to mniej więcej 10% wszystkich obserwowanych supernowych. Natomiast no, ze względu na tą ilość po prostu, te supernowe przestały być prawdopodobnie zgłaszane do Centralnego Biura Telegramów Astronomicznych. No i, że tak powiem, zespoły, które operują tymi programami, nadają w tej chwili własne nazwy, które nie mają już nic wspólnego z oficjalnym nazewnictwem, dlatego no, tutaj zaczyna panować chaos i no, można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście wśród tych 6 tysięcy supernowych rzeczywiście wszystkie zjawiska są supernowymi, a nie innymi zjawiskami astronomicznymi, które są mylone z tymi właśnie supernowymi. Tutaj widzimy na zdjęciu, że supernowa w maksimum jasności może, tak powiem, mieć jasność porównywalną z jasnością całej galaktyki macierzystej. Tak więc jest to jasność no, niewyobrażalnie wielka. Jasność absolutna, czyli z odległości 10 parseków supernowej, może sięgać minus 19,5 wielkości gwiazdowych. Tutaj dla porównania Słońce widoczne na niebie ma minus 26, Księżyc w pełni około minus 14. Także są to obiekty o ogromnej jasności. Jest to równoważne całej galaktyce. Tu widzimy kolejne takie zdjęcie, gdzie widać, że supernowa, prawda, no, ma jasność porównywalną z całą galaktyką, w której wybuchła. Ta supernowa była niezwykle dokładnie obserwowana z tego powodu, że
zdarzyła się bardzo daleko od centrum. Światło nie było zakłócane ani przez gaz, ani przez pył. Dlatego pomimo sporej odległości jest to jedna z najlepiej obserwowanych supernowych w historii. Taki wybuch supernowej to nie jest coś, do czego, no powiedzmy, są przyzwyczajeni fani Gwiezdnych Wojen, że tutaj nagle następuje eksplozja, ułamek sekundy, wszystko się rozlatuje, jeszcze jakiś pierścień się pojawia świecący naokoło. To nie tak wygląda. To są oczywiście eksplozje w skali kosmicznej. One trwają, jak widać, dniami i miesiącami. Prawda? To są zjawiska no, w skali takiej, powiedzmy, naszego wyobrażenia o wybuchach dosyć powolne. Widać, najjaśniejsze są supernowe typu 1, inne supernowe wybuchałem trochę dłużej. Zwykle taką supernową typu 1 obserwuje się do 6 miesięcy, supernowe pozostałych typów czasami nawet 2 lata. Oczywiście to zależy od odległości i tego, czy ta supernowa nie jest zasłonięta przez gaz, pył i tak dalej. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Tutaj mamy jasność w jednostkach magnitudo. Jest to skala logarytmiczna, czyli 4 magnitudo jasności. Tutaj liczby im bardziej ujemne, to znaczy, że jasność jest coraz większa. 5 jednostek w skali magnitudo, to jest różnica jasności 100 razy. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że te krzywe blasku składają się jakby z odcinków linii prostych. Proszę Państwa, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Te krzywe to jest dokładnie odzwierciedlenie mechanizmu, który napędza krzywą blasku w okresie zaniku, mianowicie jest to po prostu promieniotwórczy rozpad pewnych izotopów. To jest, proszę Państwa, jeżeli student drugiego czy trzeciego roku na pracowni mierzy, prawda, aktywność próbki promieniotwórczej, dostanie taką samą krzywą. Tu, proszę Państwa, są pewne izotopy, to jest izotop kobaltu o czasie połowicznego zaniku 77 dni, inne izotopy. Także, proszę Państwa, to jest zadziwiające połączenie, prawda, związek pomiędzy fizyką jądrową a astronomią, kiedy na niebie obserwujemy to, co byśmy obserwowali w laboratorium, gdybyśmy badali rozpadającą się promieniotwórczą próbkę. Proszę Państwa, to, co bardzo dziwiło właśnie ludzi, którzy twierdzili, że nowa w Andromedzie nie mogła być tak naprawdę supernową, to jest to, skąd bierze się taka potężna ilość energii. Typowa supernowa produkuje mniej więcej 10 do potęgi 44 Joule energii. Zwykle astrofizycy używają starego systemu CGS, mówi się o 10 do potęgi 51 ergów. Stąd bierze się taka jednostka FOE, 51 erg. Często po prostu w astronomii astrofizycy mówi się o energii jednostki równej jednej typowej supernowej. To jest właśnie 1 FOE. Skąd bierze się taka energia? No więc na początek spróbujmy przeliczyć tą energię na masę według słynnego wzoru Einsteina E równa się mc kwadrat. Okazuje się, że jest to energia odpowiadająca masie około masy Jowisza, czyli mniej więcej 1/1000 masy Słońca. Oczywiście nie znamy procesu, który by pozwalał bezpośrednio konwertować masę na energię. Do tego potrzebowalibyśmy antymaterii, a antymateria nie występuje w znanym nam wszechświecie. No ale niemniej jednak bardzo skutecznym procesem konwertującym masę na energię jest na przykład pochłanianie materii przez czarną dziurę. Tak? Gdyby wrzucić kilka Jowiszów do czarnej dziury, to mniej więcej właśnie tego typu energię uzyskalibyśmy w wyniku takiego procesu. Kolejnym źródłem energii, bardzo dobrze znanym ludzkości, jest to synteza termojądrowa. Okazuje się, jeżeli doprowadzilibyśmy do syntezy termojądrowej około jednej masy takiego materiału jądrowego jak hel czy węgiel, to dostalibyśmy właśnie tyle, ile potrzeba do wyjaśnienia wybuchu supernowej. To mógłby być wodór i to w znacznie mniejszej ilości, ponieważ on jakby posiada większą wydajność energetyczną. Niemniej jednak doprowadzenie wodoru do eksplozji termojądrowej jest bardzo trudne, o czym wiedzą ci, którzy interesują się czy też wybuchami atomowymi, czy też energetyką termojądrową. Kolejnym źródłem energii, które należy rozważyć, jest po prostu zwykła grawitacyjna energia potencjalna, czyli to jest ta energia, którą wyzwalamy, kiedy niechcący upuszczamy na przykład młotek na wielki palec u nogi. Niemniej jednak w skali astronomicznej, jeżeli wyobrazimy sobie kulę o rozmiarze i masie Słońca, która to kula zapada się pod wpływem własnego ciężaru do gwiazdy neutronowej, czyli kuli o promieniu około 10 km, to ta energia potencjalna okazuje się być 100 razy za duża niż typowa energia supernowej. Także 1% takiej grawitacyjnej energii potencjalnej już wystarcza, żeby wyjaśnić typową supernową. Wzory tutaj, które są potrzebne do wyjaśnienia tego, są znane ze szkoły. Dla porządku powiem to, o czym już mówiłem, że także rozpad promieniotwórczy mógłby tłumaczyć świecenie supernowe i rzeczywiście tak się dzieje, natomiast jest to jakby energia wtórna. To nie jest to, co powoduje eksplozję, tylko raczej to są produkty uboczne wybuchu supernowy.
Tutaj należy zwrócić uwagę, że to jest energia typowej supernowej, ale astronomowie znają takie przypadki, kiedy ta energia okazuje się od 10 czy nawet 100 razy większa niż energia typowej supernowej, dlatego no, to źródło energii musi mieć pewną skalowalność, czyli musi dopuszczać w anomalnych sytuacjach wyprodukowanie znacznie większej energii niż typowa supernowa i po szczegółowej analizie okazuje się, że zostają na liście tylko dwa źródła energii, synteza termojądrowa, ewentualnie grawitacyjna energia potencjalna. Proszę Państwa, supernowe nie występują zawsze w jednej jakby formie. Już po obserwacjach Zwickiego, znany astronom Minkowski, ale to nie ten od czasoprzestrzeni Minkowskiego, zaobserwował, że supernowe występują w dwóch jakby gatunkach. Jeden z nich zawiera w swoim widmie linię wodoru, co oczywiście nie jest niczym dziwnym, ponieważ wodór jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we Wszechświecie, ale są też takie supernowe, które w swoim widmie w ogóle nie zawierają wodoru. Z kolei astrofizycy, kierując się analizą, którą przed chwilą przedstawiłem, twierdzą, że skoro znamy tylko dwa odpowiednie źródła energii, syntezę termojądrową i grawitacyjną energię potencjalną, no to powinny również występować dwa typy supernowych związane z różnymi źródłami energii potrzebnymi do tego wybuchu. Przez wiele lat usiłowano tak powiem, utrzymać właśnie tego typu przyporządkowanie, twierdząc, że te supernowe, w których nie widać wodoru, czyli typ tak zwany 1, są to właśnie supernowe, które są napędzane syntezą termojądrową. Natomiast te supernowe, w których obserwujemy linię wodoru, to są zapewne te wywołane przez kolaps grawitacyjny jądra gwiazdy i są to supernowe typu 2. Taki podział utrzymywał się mniej więcej do lat 80., no ale fakty ostatecznie no, pokazały, że to nie jest takie proste. Nie chcę tutaj Państwu oczywiście zbyt namieszać w głowie, ale współcześnie uważa się, że synteza termojądrowa jest źródłem energii tylko dla jednego typu supernowych, tak zwanych supernowych typu 1A. Wszystkie pozostałe obserwowane typy supernowych, a także inne zjawiska wybuchowe, takie jak długie rozbłyski gamma, które obserwujemy w całym Wszechświecie, są jakby zasilane energią grawitacyjną. Oczywiście są hipotetyczne wybuchy termojądrowe, w których można zaobserwować linię wodoru, tak zwane per instability supernowa, ale są to pojedyncze przypadki i nie jest to do końca pewne, czy rzeczywiście dobrze tłumaczymy te zjawiska jako rzeczywiście eksplozje termojądrowe. Proszę Państwa, teraz chciałbym przejść do bardziej szczegółowego omówienia powiedzmy, przykładów mechanizmu, który prowadzi do wybuchu konkretnych supernowej. W tej części chciałbym się skupić na tak zwanej supernowej termojądrowej, czyli tej właśnie, która jest zasilana syntezą termojądrową całej gwiazdy. Jest to typ obserwowany jako typ 1A. Proszę Państwa, co to tak naprawdę jest właśnie supernowa typu 1A, inaczej supernowa termojądrowa? Jest to po prostu gigantyczny wybuch termojądrowy, gdzie ilość materiału, który wybucha, jest rzędu masy Słońca, dokładnie trochę więcej, około 1,5 masy Słońca. Proszę Państwa, ludzie już od 1952 roku potrafią wyzwolić taką energię. Wtedy odbyła się pierwsza udana eksplozja bomby termojądrowej. Więc jest troszeczkę zadziwiającym, że dopiero w 1960 roku Fowler i Hoyle, słynni astrofizycy, zaproponowali, że to zjawisko może również być zjawiskiem, które zasila supernowę. Tutaj mamy na zdjęciu właśnie pokazaną tą słynną ekipę astrofizyków jądrowych. To jest Hoyle, Fowler, Donald Clayton, autor słynnego podręcznika do teorii ewolucji gwiazd. Tutaj warto Państwu powiedzieć, że Hoyle prezentował dość specyficzny styl uprawiania nauki, mianowicie sporządził listę wszystkich szczytów w Szkocji, na które się wspinał, zabierając swoich współpracowników. No i w trakcie tych wycieczek po górach omawiano różne aspekty astrofizyki czy astronomii. Jak widać, z bardzo dobrym skutkiem. Fowler dostał Nagrodę Nobla za tę pracę. Hoyle nie dostał Nagrody Nobla no, tylko z tego powodu, że jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no, był to astrofizyk nieugięty, czyli po prostu pokłócił się ze wszystkimi, z kim mógł. Prawda? Natomiast bez wątpienia jego dorobek naukowy no, wskazywał na to, że on tą Nagrodę Nobla powinien dostać. Proszę Państwa, co może wybuchać w takim wybuchu? Oczywiście z punktu widzenia fizyki jądrowej wszystko oprócz żelaza, wszystko co jest w tablicy Mendelejewa przed żelazem, jak i za nim, są to jądra atomowe słabiej związane niż żelazo, więc ich przekształcenie, czy też poprzez syntezę lekkich jąder, czy przez rozszczepienie ciężkich jąder, no, prowadzi do wyzwolenia energii jądrowej, o czym no, wszyscy wiedzą, no, na tym opiera się energetyka czy broń jądrowa.
Natomiast to paliwo termojądrowe nie eksploduje bez żadnego powodu. My potrzebujemy jakoś pobudzić. Na przykład Jowisz jest, jak wiadomo, kulą wodoru, ale ta kula wodoru ani nie zamierza eksplodować, ani też nie eksploduje w przewidywalnej przyszłości, ponieważ no, nie ma żadnego powodu, żeby ten wodór nagle zaczął syntezować do ciężkich pierwiastków i doszło do eksplozji termojądrowej. Więc potrzebujemy pewnego zapalnika, który tą kulę materii, w tym wypadku białego karła, pobudzi do eksplozji. Mało tego, z obserwacji wiemy, że ten zapalnik musi działać z ogromnym opóźnieniem. Ten ląd, prawda, który taki oczywiście myślowy, musi się tlić przez miliardy lat, ponieważ my obserwujemy supernowe tego typu nawet w przestrzeni międzygalaktycznej, prawda? Więc tutaj od momentu powstania gwiazdy do eksplozji mija czasami, no, czasami miliardy lat, prawda? Więc tutaj to opóźnienie jest kluczowe. Co współczesna astrofizyka mówi na ten temat? Więc są liczne modele, ale dwa z nich dominują. Jeden, który był powszechnie używany przez wiele, wiele lat, można powiedzieć wiele dziesięcioleci, jest to model, w którym biały karzeł o masie około 1,5 masy Słońca, zbudowany z mniej więcej równej mieszaniny węgla i tlenu, znajduje się w układzie podwójnym i powolutku wysysacz, jak to mówią fachowo astrofizycy, akreuje materię, która się dołącza do tego białego karła. Biały karzeł jest zbudowany z materii zdegenerowanej, gazu kwantowego, który ma takie własności, że im ten biały karzeł jest cięższy, tym jest mniejszy. Czyli po prostu dokładając materię do białego karła powodujemy, że ten biały karzeł się kurczy, robi się coraz mniejszy. Temperatura i gęstość w centrum białego karła rośnie i w pewnym momencie dochodzi do takich warunków, w których następuje zapłon reakcji termojądrowych i eksplozja. Eksplozja termojądrowego całego białego karła. Alternatywny model, wprowadzony z powodów sprzeczności tego modelu z obserwacjami, mianowicie tej gwiazdy po prostu nie widać w wielu przypadkach. Zresztą ta gwiazda powinna również w pewien sposób zostać uszkodzona w trakcie eksplozji supernowej towarzysza, tego też nie widać. Więc zaproponowano alternatywny model, w którym to dwa białe karły na orbicie emitują fale grawitacyjne. Wskutek emisji fal grawitacyjnych zbliżają się do siebie bardzo powoli. To rzeczywiście zajmuje miliardy lat. W pewnym momencie zderzają się, czy też lepiej można powiedzieć zlewają się i w trakcie tego zderzenia bądź tuż po nim dochodzi do zapłonu reakcji termojądrowych i eksplozji całego układu podwójnego. Proszę Państwa, jak to może wyglądać w takiej bardziej realistycznej symulacji? Tutaj chciałbym pokazać taki model, który jest oparty o pomysł zaproponowany przez mojego kolegę Tomasza Plewę. Jest tu jest jego taka bardziej elegancka wizualizacja. Więc proszę Państwa, mamy właśnie naszego białego karła, który w pewnym momencie jest tak bardzo ściśnięty poprzez akrecję, że w środku dochodzi do zapłonu reakcji termojądrowej. Gdyby to było dokładnie w środku, no to po prostu on by się palił. Natomiast jeżeli ten zapłon zdarza się, to jest oczywiście bardzo prawdopodobne, nie dokładnie w centrum, tylko troszeczkę z boku, to pojawia się coś w rodzaju grzyba atomowego, który to grzyb atomowy nie może się unosić w nieskończoność, tylko w pewnym momencie wyskakuje na powierzchnię gwiazdy i na powierzchni tej gwiazdy powoduje powstanie fali tsunami. Ta fala tsunami na powierzchni białego karła nie ma żadnych gór ani innego tego typu tworów, okrąża całą gwiazdę, koncentruje się na przeciwnej, na antypodach, gdzie następuje zapłon fali detonacyjnej, no i ta fala detonacyjna spala już to, co zostało po pierwszej fazie wybuchu, no i jak widzimy, dochodzi do powstania tej kuli ognistej, która się rozszerza. Zwracam uwagę, że ona się rozszerza z grubsza sferycznie symetrycznie, pomimo tego, że mechanizm sam z siebie jest bardzo asymetryczny. Tak mniej więcej wyobrażamy sobie z kolei ten drugi model, w którym dwa białe karły znajdują się na orbicie. W pewnym momencie zbliżają się do siebie. O, chyba się nie zbliżą. O nie, jednak się wczytał. No i proszę zwrócić uwagę, że ten cięższy jest mniejszy i powoduje wysysanie materii z tego większego i ten no, powoli dosłownie znika, pochłonięty przez swojego cięższego towarzysza i czy też to w trakcie tego właśnie procesu pochłaniania, czy też krótko po nim, kiedy powstaje szybko rotujący biały karzeł o masie znacznie przekraczającej masę zapłonu, dochodzi do syntezy termojądrowej i eksplozji takiej właśnie supernowej. Jak natomiast wyobrażamy sobie wybuch supernowej typu
implozyjnego, czyli tego, którym źródłem energii jest właśnie energia grawitacyjna kolapsującego rdzenia. Więc w takiej gwieździe na końcowych etapach ewolucji powstaje żelazne jądro, które to jądro tak naprawdę też biały karzeł, tylko że już w którym nie mogą zachodzić reakcje termojądrowe, ponieważ żelazo jest najsilniej związanym jądrem. W pewnym momencie to jądro traci stabilność i zaczyna się zapadać do środka. Tutaj mamy wykresy, które pokazują gęstość wewnątrz takiego jądra oraz prędkość. Zwracam uwagę na jednostki, tu jest, są 0,3 prędkości światła, więc to jest zjawisko, które zachodzi z ogromną prędkością. W pewnym momencie to jądro zaczyna się zapadać. Materia, tu prędkość jest ujemna, co oznacza, że materia spada do środka, natomiast gęstość zaczyna rosnąć, ale ona nie może rosnąć w nieskończoność. Tutaj linią przerywaną zaznaczono gęstość jądra atomowego i w normalnej sytuacji materia nie może posiadać większej gęstości. Więc co się dzieje? No, w pewnym momencie gęstość osiąga gęstość maksymalną, no i co w tym momencie? Dalej ona już nie może rosnąć. Jedyne, co się może dziać, to ten obiekt w środku, który nazywamy protogwiazdą neutronową, może po prostu rosnąć, czyli może przyjmować coraz więcej materii, natomiast gęstość już dalej nie będzie rosła. Pojawia się skok gęstości, a taki przesuwający się skok gęstości w sposób nieunikniony w pewnym momencie staje się falą uderzeniową, czyli nieciągłością, która zaczyna poruszać się na zewnątrz. Tutaj widzimy, że materia nadal spada z zewnątrz, natomiast w środku pojawia się fala uderzeniowa, ta nieciągłość, która zaczyna poruszać się w kierunku zewnętrznym. No i tak właśnie wyobrażano sobie w naiwny sposób dosyć model supernowej typu implozyjnego, powiedzmy w czasach Zwickiego. Niestety okazuje się, że to nie działa, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że tu mamy dwa przeciwstawne jakby trendy. Z jednej strony fala uderzeniowa porusza się na zewnątrz, usiłując się wydostać z gwiazdy i ją rozerwać, ale z drugiej strony do środka cały czas spada materia gwiazdy, która no, cały czas kolapsuje. I ta fala uderzeniowa musi się wydostać w pewnym sensie pod prąd tej spadającej materii. Efekt jest taki, że fala uderzeniowa zatrzymuje się w miejscu i niestety coraz bardziej dokładne symulacje pokazały, że to spadanie materii z zewnątrz jest procesem przeważającym i ta fala uderzeniowa zaczyna się cofać, w efekcie cała gwiazda zapada się do czarnej dziury i po prostu znika. Nie ma żadnej eksplozji. To jest oczywiście sprzeczne z obserwacjami i to jest treścią słynnego problemu supernowej, który nadal na przykład na Wikipedii tkwi na liście kilkunastu najważniejszych nierozwiązanych problemów fizyki teoretycznej, współczesnej fizyki teoretycznej. Astrofizycy zaproponowali wiele sposobów, jak uratować ten model. Otóż jeden z nich, najbardziej popularny, zwraca uwagę na to, że gwiazda neutronowa, protogwiazda neutronowa, która powstaje w centrum, jakby kumuluje całość energii grawitacyjnej w postaci neutryn, które są w tej gwieździe uwięzione. I te neutrina, one powolutku uciekają, dostarczając mniej więcej 100 razy więcej energii, niż to jest potrzebne do wybuchu supernowej. No ale neutrina nie oddziaływują z materią łatwo, dlatego uzyskanie nawet tego 1% transferu energii od neutrin z protogwiazdy neutronowej do materii za falą uderzeniową jest bardzo trudne i okazuje się, że no, w większości wypadków po prostu to się nie udaje. Po prostu te supernowe nie wybuchają i całość się zapada do środka. Więc tutaj mamy nadal poważny problem, są różne inne pomysły. Niektórzy ten model nazywany modelem żarówki, oczywiście żarówki neutrinowej, próbowali zastępować modelem na przykład akustycznym, kiedy ta gwiazda neutronowa wpada w wibracje, emitując fale dźwiękowe. Fala uderzeniowa jest dla fal dźwiękowych ciałem doskonale czarnym, więc po prostu dźwięk się wbudowuje w tą falę uderzeniową, powiększając ją, no, ale tego typu modele generalnie nie doprowadziły do przełomu i problem nadal jest nierozwiązany, za wyjątkiem tych gwiazd, które są po prostu mało masywne i tej materii na zewnątrz spada po prostu niewiele. Wtedy ta fala uderzeniowa jest się w stanie wydostać na zewnątrz. Tutaj może pokażę jakąś ładną animację tej sytuacji. Jak to wygląda? O! To jest przykład właśnie tej sytuacji, w której fala uderzeniowa jakby zatrzymała się w miejscu, ponieważ materia cały czas spada z zewnątrz. W środku materia się, widać, próbuje podgrzać neutrinowo. Te kolory czerwone oznaczają miejsca, gdzie materia ulega podgrzaniu neutrinowemu. Ta fala uderzeniowa początkowo jest sferyczna, ale ona
bo jak bańka mydlana zaczyna drgać, tracić swoją sferyczną strukturę, to także pomaga czasami w eksplozji, jeżeli nawet nie we wszystkich kierunkach, to czasami się okazuje, że ta supernowa wybucha na przykład tylko w jednym kierunku, prawda? To jest zresztą zgodne z obserwacjami, więc to już jakby zadowala astrofizyków tak naprawdę, że tak powiem, astrofizyka zeszła już z pojęcia eksplozji, często się mówi po prostu wręcz o rozdmuchaniu gwiazdy przez wiatr neutrinowy, a nie de facto eksplozji takiej, no, jak się mówi, silnej eksplozji. No niemniej jednak obserwacje pokazują, że co prawda w komputerze się to nie udaje, ale no, jak widać w kosmosie supernowe występują. Widzimy po nich piękne pozostałości. Są ich trzy typy. Są to bardzo charakterystyczne obiekty w galaktyce. Są to pozostałości sferyczne, aczkolwiek przeglądając materiały z ostatniej konferencji zauważyłem, że coraz więcej osób twierdzi, że te pozostałości posiadają tak zwane uszy. I te uszy miały być dowodem na to, że w rzeczywistości mechanizm eksplozji polega na emisji jetów, czyli wąskich strug materii, które wylatują ze środka supernowej i to miałoby być echo tych właśnie jetów. Ale to jest niejasne, natomiast ze względu na porażkę mechanizmu neutrinowego no, ludzie zaczynają szukać innych wyjaśnień, jakby te supernowe mogły rzeczywiście wybuchać. Wiele pozostałości posupernowych rzeczywiście jest asymetryczna, bardzo silnie asymetryczna, co jest zgodne z tymi symulacjami, na przykład tą animacją, którą przed chwileczką pokazywałem. Mało tego, często okazuje się, że gwiazda neutronowa, która powstaje w kolapsie supernowej, jest wyrzucana w jedną stronę, natomiast pozostałość posupernowej porusza się w drugą, czyli ten wybuch jest asymetryczny i działa na zasadzie jakby no, czegoś w rodzaju armaty, z której wystrzeliwana jest gwiazda neutronowa, często z ogromnymi prędkościami, bo najszybsze gwiazdy neutronowe poruszają się z prędkościami nawet 2000 km na sekundę, więc to jest zjawisko zadziwiające. Tutaj jest kolejne, lepsze zdjęcie tej samej pozostałości posupernowej, w której dosłownie widać, jak ta gwiazda neutronowa na przeciągu kilku lat rzeczywiście się przemieszcza z miejsca na miejsce, a jakby na zasadzie odrzutu w przeciwną stronę poruszają się obłoki materii. Także tutaj widać, że te supernowe, przynajmniej typu implozyjnego, one rzeczywiście mogą produkować bardzo asymetryczne mgławice. Mgławice często są też bardzo asymetryczne nie z powodu samego mechanizmu eksplozji, natomiast z powodu działalności pulsara, czyli gwiazdy obracającej się gwiazdy neutronowej, która zostaje po wybuchu. Jeżeli ta gwiazda neutronowa tam rzeczywiście jest, nie zawsze znajdujemy tą gwiazdę neutronową, to ten pulsar wpływa i transformuje pozostałość posupernowej, nadając jej taką strukturę włóknistą. Taką właśnie pozostałość posupernowej nazywamy mgławicą pulsarową, czy też plerionem. To jest mgławica, która jest przetworzona przez promieniowanie pulsara. Tak wygląda pozostałość posupernowej, która wybuchła w 1054 roku. Obecnie ona wygląda tak i stale się rozszerza. A więc tutaj my ten proces widzimy. Proszę Państwa, zmierzając do końca, chciałbym zadać takie prowokacyjne pytanie. No, już 400 lat w naszej galaktyce nie wybuchła supernowa. Wielu to irytuje i twierdzą, że no coś tutaj jest podejrzanego. Wszyscy zadają sobie pytanie, kiedy wybuchnie następna supernowa. Jedną z kandydatek na taką następną, potężną, widoczną na pewno w dzień supernową jest Betelgeza, czyli gwiazda, która znajduje się w gwiazdozbiorze Oriona. Jak ktoś jeszcze wieczorem wyjdzie, to być może jeszcze, jak nie ma smogu, zdąży ją zauważyć. Charakterystyczna czerwona czy też pomarańczowa gwiazda, gigantyczna, jest tak wielka, że jest jedną z kilku poza Słońcem, które można sfotografować. Tak naprawdę gwiazda to jest ten punkcik w środku, a reszta to jest potężna mgławica, którą taka gwiazda wyrzuca z siebie tuż przed wybuchem supernowej, dlatego no, wiele osób spodziewa się, że lada dzień może ona wybuchnąć, natomiast to lada dzień należy rozpatrywać w kategoriach astronomicznych, czyli zapewne nie szybciej niż 10 tysięcy lat, aczkolwiek nie wiemy tego tak naprawdę, być może to nastąpi już jutro. Jak się moglibyśmy tego dowiedzieć? No otóż okazuje się, że taka gwiazda emituje neutrina, zarówno po wybuchu supernowej, ale co jest bardziej interesujące, także przed wybuchem, mianowicie na ostatnim etapie spalania termojądrowego przed kolapsem grawitacyjnym, tak zwanym etapie spalania krzemu w jądrze, strumień neutrin osiąga takie wartości, że obecnie działające detektory neutrin byłyby go w stanie wykryć. Także jest szansa na to, że przynajmniej w przypadku Betelgezy, które jest bardzo blisko, to jest niewiele ponad 100 parseków, wiedzielibyśmy, że ona wybuchnie już być może nawet tydzień przed
samą eksplozją supernowej. Co w przypadku innych gwiazd? No tutaj sytuacja jest trudna, bo detektory neutrin, które obecnie funkcjonują, są za małe, żeby monitorować gwiazdy w całej, powiedzmy, galaktyce. Natomiast motywacja do budowy takich detektorów antyneutrin jest nie tylko naukowa. Jedną z silniejszych motywacji w ostatnich latach jest chęć monitorowania reaktorów jądrowych. Tutaj widzimy kolorami zaznaczone promieniowanie antyneutrinowe pochodzące od reaktorów jądrowych na całym świecie. Oczywiście wiadomo, gdzie te reaktory występują. Najwięcej jest w Stanach Zjednoczonych, Europie i Japonii, czy też Korei Południowej, ale są też miejsca, gdzie chętnie wojskowi czy politycy bardzo dowiedzieliby się chętnie, czy tam są reaktory jądrowe i co one produkują, czy rzeczywiście tylko energię. Także tutaj być może z tej strony przyjdzie pomoc dla astrofizyków i pojawią się detektory neutrin, które monitorując działalność reaktorów jądrowych, przy okazji będą też świetnymi detektorami neutrin z gwiazd presupernowych i supernowych. Ale w ostatnim stadzie tego wykładu, być może to nie jest w ogóle potrzebne, ponieważ dosłownie kilka tygodni temu pojawiła się w Nature Physics praca, w której astronomowie z Izraela twierdzą, że prawdopodobnie każda supernowa na kilka tygodni przed wybuchem, czy kilka miesięcy, wyrzuca z siebie materię. Jaka jest tego przyczyna, nie jest to całkowicie jasne, natomiast jeżeli tak jest, to nie potrzebujemy żadnych wyspecjalizowanych detektorów neutrin, czy też fal grawitacyjnych, czy innych egzotycznych źródeł promieniowania, tylko po prostu zwykłe, tradycyjne obserwacje astronomiczne być może są w stanie przewidzieć wybuch każdej typowej supernowej, ale to oczywiście jest, jak mówię, doniesienie z ostatniej chwili. Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, to się dopiero okaże w przyszłości. I na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję Państwu za uwagę.